Rozdział 24. Śnieg. Zapadł zmierzch. W gasnącym świetle stali na werandzie. Jack po środku, lewą ręką otaczając ramiona Deniego, prawą obejmując Wendy w pasie. Razem patrzyli, jak odebrana im zostaje zdolność podejmowania decyzji. Do wpół do trzeciej niebo całkowicie powlokło się chmurami, a w godzinę później sypnął śnieg. Tym razem zbędna była prognoza, bo nie ulegało wątpliwości, że to opad prawdziwy, nieprzelotny, który stopnieje lub zniknie zwiany wieczornym podmuchem wiatru. Najpierw śnieg padał równo, prostopadle, okrywając wszystko gładką powłoką, lecz po godzinie z północnego zachodu nadleciał wiatr i zaczął tworzyć śniegowe zaspy przy werandzie i dookoła podjazdu. Poza terenami hotelu szosa skryła się pod jednolitą warstwą bieli. Znikły też strzyżone zwierzęta. Mimo to jednak Wendy pochwaliła po powrocie robotę Jacka. Uważasz, że dobrze się spisałem? I nie dodał nic więcej. Obecnie żywopłoty ginęły pod bezkształtnymi białymi płaszczami. Rzecz dziwna, każde z nich trojga myślało o czym innym. Odczuwało natomiast to samo, ulgę. Przeszli przez moc. Czy wreszcie nadejdzie wiosna? Szepnęła Wendy. Jack mocniej przycisnął ją do siebie. Zanim się zorientujesz, co byś powiedziała na to, żeby wejść do środka i zjeść kolację? Zimno tu. Na jej twarzy pojawił się uśmiech. Przez całe popołudnie Jack wydawał się nieobecny duchem i, cóż, jakiś dziwny. Teraz mówił tonem mniej więcej normalnym. Ja się zgadzam, a ty, Danny? Pewnie. Więc we trójkę weszli do środka. Na dworze zaś wiatr zawodził coraz głośniej. I to wycie miało trwać przez całą noc, a oni mieli dobrze je poznać. Płatki śniegu wirowały, tańczyły na werandzie. Panorama znosiła to już od bezmała 3/4 stulecia z ciemnymi oknami zasnutymi śniegiem, obojętna na fakt swego odcięcia od świata. Albo może uradowana tą perspektywą. W jej wnętrzu Torrensowie zajmowali się swoimi wieczornymi obrządkami jak drobnoustroje uwięzione w jelicie potwora.